Bezpieczeństwo w internecie. Grace, idealnie byłoby rozpoznać, że jesteśmy atakowani. Ale powiedzmy, że daliśmy się nabrać i w panice szybko klikamy. Wpisujemy hasło i... Zaraz, chyba podałem hasło na podejrzanej stronie. Co robić, gdy zdradzimy swoje dane? Dobrze, że pytasz. To zła sytuacja. Oby się nie zdarzała. Ale jeżeli się zdarzy, to można ograniczyć następstwa ataku phishingowego. Dzieci, powiadomcie zaufanego dorosłego, nauczyciela czy rodzica. Powiedzcie, co was spotkało. Dzięki temu będzie łatwiej ostrzec innych przed wiadomościami z waszego konta, które ktoś przejął. I nikt już nie wpadnie w ręce oszusta. Dorośli pomogą wam też zgłosić oszustwo, jeśli będzie to możliwe. Jeśli używacie Gmaila, to macie w nim narzędzie do zgłaszania takich problemów. W telefonie można ustawić alerty o podejrzanych połączeniach. Można także zgłaszać próby oszustwa. Koniecznie porozumcie się więc z zaufanym dorosłym. A gdy zminimalizujecie następstwa tego ataku, dowiedzcie się, co robić, by z powodu hasła nie mieć problemów w innych miejscach. Trzeba będzie zmienić hasło, ustawić weryfikację dwuetapową, o której mówiliśmy, i pamiętać o regularnym zmienianiu haseł. Jeśli padniecie ofiarą ataku i się nie zorientujecie, możecie ograniczyć ryzyko, ustanawiając mocne hasła i często je zmieniając. Jest bardzo dobre narzędzie, Security Checkup, które pomaga sprawdzać hasła do wszystkich kont, na które logujecie się adresem mailowym. Dzięki temu będziecie pewni, że wasze hasła nie wymagają zmiany, ani że nie stało się najgorsze, czyli nie zostały wykradzione wskutek włamania lub phishingu. Bardzo cenne uwagi.